Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Dzisiaj nagranie z cyklu Wy pytacie, ja odpowiadam. A pytanie brzmi, jak z systemu iOS tudzież iPadOS wysyłać maile z załącznikami? I pytanie dotyczyło aplikacji Mail lub Poczta, to oczywiście w zależności od wersji systemu operacyjnego, a ja już Wam odpowiadam na to pytanie. W tym celu na iPhone'ie przełączamy się na aplikację Poczta. Prawy dolny róg, klikamy przycisk Utwórz. Otwiera nam się nowa wiadomość, od razu w polu do, więc ja tu wpiszę jakiś adres mój testowy. Dobra, mamy adres wpisany, pewnie jeszcze musimy go potwierdzić. Tak, wpiszmy sobie temat. Punkt stawiania na błędnie zapisane wyrazy, znaki. Wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana. To jest załącznik. Orientacja pionowa. Dobra. Treść wiadomości. Wysłane treść wiadomości. Zwykle na końcu. Wiadomo komuś coś na początku. Wysyłamy jakiś wejście plik. Ekranu Braille'a, orientacja zablokowana. Też piszemy sobie na zasadzie. Dzień dobry. Łącznik, łącznik. W, spa, z, a, e, o, c, z, e, e, i, u, kropka, załączeniu. Nowy wiersz, nowy wiersz. Plik w załączeniu. Pozdrawiam Piotr. Orientacja pionowa. I jak wstawiamy załącznik? Gdy już mamy maila napisanego, wystarczy stuknąć albo jednym palcem trzykrotnie, będąc w polu edycyjnym wiadomości, albo stuknąć dwa razy jednym palcem i przytrzymać. Są to dwa różne gesty na wywołanie menu kontekstowego. Ja w tym momencie stukam trzy razy jednym palcem. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, plik w załączeniu. Pozdrawiam. Format tekstu. Przycisk. I pojawiają mi się funkcje takie, po których się przesuwam teraz palcem lewo-prawo po ekranie. Wstaw zdjęcie. Przycisk. Zrób zdjęcie lub nagranie. Przycisk. Zrób zdjęcie lub nagranie. Skanuj dokument. Przycisk. Skanuj dokument. Skanuj tekst. Przycisk. Skanuj tekst. Wstaw załącznik. Przycisk. Wstaw załącznik. Więc o to nam chodziło. Ja stukam teraz dwukrotnie. Przeglądaj, przycisk wróć. I możemy przeglądać. Ja tutaj wrócę. Otwiera nam się okno aplikacji Pliki, czyli eksploratora plików w systemie iOS, iPadOS. Biurko, i folder, co my tu mamy? Dokument, GarageBand, just press record, w tym plot, momencie mam folder, otwarte 7, akurat przeglądaj, przycisk iCloud Drive, ale wrócę jeszcze o poziom panu, wyżej, przycisk, po to, aby Wam pokazać, jakie tu mamy opcje do wyboru. Na moim iPhone, przycisk, iCloud bo Drive, możemy przycisk, korzystać z iCloud Drive, przycisk, iCloud Drive, czyli chmury Apple'owskiej, na przykład jeśli mamy komputer z systemem macOS, najwygodniej tak wrzucać nam pliki na przykład do folderów, dokumenty pobrane i tak dalej. Dropbox, przycisk. Ale mamy też możliwość tutaj pobierania plików z Dropboxa. OneDrive, Fundacja Instytut Rozwoju OneDrive'a, tu akurat mam służbowego. Nextcloud'a, tutaj mam chmurę z innej firmy, działająca na tej samej zasadzie jak chociażby OneDrive. OneDrive osobiste, przycisk. Prywatny OneDrive. OneDrive Uniwersytet. Uczelniany OneDrive. Dysk, przycisk. Ulubione. Dysk, czyli przycisk. Dysk od Google'a i tak dalej, i tak dalej. To, co sobie podłączycie w aplikacji Pliki, tak aby mieć dostęp do chmur, tak później będzie Wam bardzo łatwo zarządzać plikami, załącznikami, szczególnie jeśli macie jakiś jeden folder, w którym udostępniacie sobie pliki między urządzeniami. Ja tak oczywiście mam, ja najczęściej korzystam z wspomniałem z iCloud Drive'a, więc wyszukujecie sobie w dowolnej lokalizacji, tam gdzie macie plik, który chcecie udostępnić, to może być też plik pobrany albo na moim iPhone'ie, jeśli coś wcześniej odebraliście od kogoś na iPhone i zapisaliście w urządzeniu i stamtąd będziecie mogli dołączyć plik, tak jak ja teraz. Dokumenty wybiorę sobie i tu poszukamy jakiegoś pliku. Allegro, plik tekstowy, w, audiodeskrypcji, biblioteka, dekwacjursa, Leven Labs, fińskie portale, plik tekstowy, 16.03.2024, 2KB. I co ja muszę zrobić, żeby dodać ten plik do maila? Po prostu stuknąć na nim dwukrotnie jednym palcem, co teraz robię. Pyk, pyk. Treść wiadomości, fińskie portale, TXT, 2KB. I zobaczcie, jak teraz czytana jest wiadomość przez VoiceOver. Temat, test załącznika, pole tekstowe. Mam temat, treść załącznika i czy treść wiadomości, pole tekstowe, edycja. Fińskie portale TXT 2KB, załącznik. Dzień dobry, plik w załączeniu. Pozdrawiam Piotr. Wysłanie z iPhone'a, tryb znaków. Czyli załącznik fizycznie wstawiany jest jak gdyby na początku maila i później mamy treść maila. No i cóż nam pozostaje wyślij, zrobić? Przycisk. Kliknąć, wyślij, po prostu wyślij. Skrzynki, nagłówek. Aby mail
został wysłany. Jak więc widzicie, jest to bardzo prosta sprawa. Jeden gest wywołania menu kontekstowego, właściwie dwa gesty, bo jeden to jest trzykrotne stuknięcie jednym palcem w polu edycyjnym wiadomości, drugi gest to dwukrotne stuknięcie jednym palcem i przytrzymanie, aby wywołać menu kontekstowe i tam już możecie skorzystać z opcji dodawania załącznika. Mam nadzieję, że pomogłem. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzu, czy to pod tym filmem, czy na mojej szufladzie. Oczywiście pamiętajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zasubskrybowaniu kanału, żeby żadne nowości Wam nie umknęły. A na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłania mi się nisko, Piotr Witek.